fajnie się uczyć po przegranym. Stolara z nami, Hichra mówi, że teraz się trzeba wyluzować. Ty cały czas jesteś wyluzowany, mam wrażenie, w takim pozytywnym sensie, bo to ci pomaga. Trochę byłem spięty na pierwszej walce, na przykład z Wasylem, nie? I mogłem się z nim nie bić, mogłem troszeczkę do tyłu sobie na kontrze właśnie tą lewą gdzieś tam włożyć, chociaż on był tak przygotowany, że pewnie gdzieś by mnie tam utrącił, nie? Ale fajna była walka, tylko mówię, byłem pospinany, tu chciałem wziąć to właśnie na ludzi, jak już wchodziłem, to miałem głowę wyluzowaną, mówię, wchodzisz, jedziesz, robisz swoje i zobaczymy, co będzie. No i wyszło całkiem fajnie. Zaskoczyłeś chyba dzisiaj każdego, bo twój rywal był faworytem, no, tego turnieju w ogóle. Nikoś był, on jest bardzo dobry technicznie, on tam Kubę walk, on ma chyba 40 walk, 37 wygranych. On dwukrotny mistrz Polski, dobry, bardzo dobry zawodnik, też zabrakło mu siły na sam koniec, bo już on gaz. W pierwszych rundach naprawdę był przemocny, on tak mocno bił, że mówię, ja pierdolę, mówię, jak mnie trafi na szczękę, to jest na pewno jestem wyłączony, nie? Ale on z gaz, on z rundy na rundę gaz i ja już tam, ja czułem tam właśnie swoją szansę w późniejszym temacie. Przyjmowałem ile mogłem, wstawałem ile mogłem i co, boksowałem swoje, nie? Później on już naprawdę był bardzo zmęczony, spuszczał strasznie tą głowę, ja go niepotrzebnie trzymałem za tą głowę. No i te haki, nie? Jakbym jeszcze bardziej obniżył. Ja nawet nie miałem już później siły dobrze na nogach zejść, ale próbowałem jak tylko mogłem i udało się. Czyli można powiedzieć, że taki też stary, no, Wyga, trochę ze stadionów, wygrał z takim, no, dobrze rokującym bokserem, amatorem. Kocham stadiony. Bić się tam też. Chociaż, no, bardziej lubię gdzieś tam inne miejsca. Ja ogólnie całe życie się biję. Mnie nie chcę tu wymieniać, gdzie tam i co, ile, ale dużo tego wszystkiego przeżyłem. Mam miłe wspomnienia z tego i nieraz biłem się z gośćmi, co ważyli po 130 kilo i ładnie ich gasiłem. Właśnie to co robił Brodarz dzisiaj. Fajne takie doły, ten dół na dół, czyli to cios na dół, nie? Nieraz właśnie miałem takie sytuacje, że był taki koń wielki, wjeżdżał we mnie i tylko pyk na dół. I już widziałem, że to już będzie koniec. Nie? Strasznie bolą te doły i mnie też dzisiaj strasznie zabolało. Miałem siłę, to stawałem. Ślady takie konkretne. No, miałem siłę, to wstawałem. Mówię, ja walczę, dopóki mi nie zgaszą światło, nie? Więc te światło mi nie zgasili. Wstawałem też, sędzia mi powiedział, że jak jeszcze raz będzie mnie liczył, to już będzie koniec. Mówię, no dobra, no, ale już we mnie wjechał znowu. Ja już nie miałem siły, ja nie miałem po prostu siły, uwierzcie mi. Jakbym miał siłę, to stanąłbym w tej gardzie i nie dałbym się tak przepchnąć, a on po prostu już we mnie wjeżdżał, ja nie mogłem, już nie umiałem. Nie miałem, mogłem się tylko położyć, wstać, mogłem tak stawać do teraz, nie? Jakby mnie nie zgasił na szczenę, ale no niestety nie dali mi tej przyjemności. Nie bałeś się, że dzisiaj nie wyjdziesz do walki, bo byłeś zawodnikiem rezerwowym? Bałem się, w ogóle nie lubię oglądać walk, a później nie walczyć na nich, to jest straszne dla mnie. Ale już w pierwszej walce widziałem, że żołnierz straszna, tę walkę, przepiękną mieli tą walkę, ale strasznie oberwał pod oko. A on jeszcze mówi, że będzie się bił, nie? Ale już mówię, no sam już mówię, facet, to chodzi o zdrowie, nie? On jakby dostał teraz na tą gludę, to mogłoby się źle skończyć, nie? Nasze zdrowie jest najważniejsze, nieraz trzeba powiedzieć po prostu dość. I on to powiedział i dzięki temu ja mogłem wejść, więc bardzo się cieszę i powalczyłem sobie. Często cię zaczepiało na ulicy, bo jesteś takim miłym, sympatycznym gościem. Ktoś może pomyśleć, że niepozorny, wiesz, a tutaj nagle... Ja nie mam właśnie, wiecie, nie, ja z każdym jakiś normalnie się dogaduję, jak ktoś chce się nabić, no to nie mam problemu. Nie mam żadnych, nie zaczepiam się. Ja też nie jestem, że zaczepiam, wódki nie piję 2 lata, od kiedy nie piję, to jestem bardzo grzeczny. No, tak mogę powiedzieć. Wiadomo, że też każdemu czasem na banie coś bije, ale i staram się normalnie nie robić wiochy, nie, normalnie gdzieś wychodzę, to piweczko, kulturka. Nawet jak ktoś jakiś tam burak trąci z barka, to nie chcę, idzie, nie. Kulturka po prostu. Dzięki wielkie, miło ci było zobaczyć, delikatnie zbijam pionę. Dziękuję bardzo, do miłego zobaczenia, na pewno wracam na 100 baniek. No, do zobaczenia, dziękuję bardzo, jeszcze raz. Dzięki.